Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z grą Atomic Heart. Kontynuujemy sobie rozgrywkę. Zobaczymy, co nas teraz czeka. Będziemy gonić tego typa złego i zobaczymy, co uda się upolować przy okazji. Okej, tu jesteśmy. Dobra, tutaj już wybraliśmy wszystko. Wychodzimy, dobra. O, będzie przesrane po prostu tutaj. Będą roboty, nie? Okej. Rozwaliłem sobie robocika. Musimy sobie doładować. Okej, dobra, jest. Dobra, więc teraz tak. Jest. Dobra. Kolejne rozwalone. Jeszcze jeden powinien gdzieś być. To jeden. Okej. Dobra, mamy. Rozwaliliśmy. I sobie podejdziemy tutaj. Pozbieramy te graty. Gdzieś tu powinny być te graty. I tutaj. Dobra, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Okej, dobra. Dobra, to też zabraliśmy. Teraz tak, tutaj czy tu? Zerknijmy, co tutaj jest. Co tu może być? A, tu jakaś furtka jest, ale nie możemy wyjść. Okej. Dobra, tędy nie wejdziemy. Nie przejdziemy tam, panie. Dobra, idziemy tutaj. Okej, tu nie ma nic. Okej, dobra. Okej, dobra, rozwaliliśmy mu epetynę. O ty kurde. Okej. Rozwalone, dobra. Oki doki. Okej. Okay.
Dobra, zmruź. Dobra, jest. Dobra. I jedziemy dalej. Okej. Cholera. Okej, dobra. Spierdzieliliśmy. Kolejne. Dobra. Pozbieramy śmieci po nich. Pozbieramy trochę śmieci po nich. Tu co, możemy wejść? Tu nie możemy wejść. Okej, tędy przejdziemy sobie. Okej, tutaj nie. Też nie. Otworzymy to. Windę. Dobra, dawaj windę. Okej. Dobra. Weźmiemy kolejne śmieci. O, nie możemy sobie gadać. Trupem. Wow. Aj. Dobra. Jeszcze jeden. Ładuj się. Jeszcze jeden będzie. Ej. O, jej panie. Chodzimy, jeszcze raz jedziemy. Dobra, jedziemy jeszcze raz. No, przez bank nasion musimy przejść. Dobra. Okej, tu mamy. Możemy się nagrać. Okej, dobra. Proszę wybrać procedurę. Jeden broń. Amunicję potrzebuję. Okej. Potrzebujemy tutaj. Okej, dobra. Reload. Dobra, mamy to. Mamy dalej, co tu się jeszcze dzieje. Dobra, to zapiszmy się. Okej, tu byliśmy. Okej.
możemy przejść sobie tędy, nie? Ergonomia broni. Okej. Okej, dobra, rozwaliliśmy typa. Przejdźmy, zobaczmy, gdzie my jesteśmy tutaj. Dobra. Możemy zabrać tego obie... Mamy coś tam. Diagram jakiś. Tu robot. Okej, załatwione. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Okej. Okej, zdjęliśmy tego miśka. Okej, tu mamy tutaj, co my tu mamy? Mamy skrzynki jakieś. Okej. Musimy załadować sobie. Średnia kapsuła. Dobra. Podnieś nas. Okej, jesteśmy na górze. Okej, dobra, mamy. Spoko. Dobra, ktoś tu przyleci? Przyleciało. Okej. Zajdźmy sobie w dół teraz. Tu już byliśmy. O! Okej. 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 Załatwiliśmy gada. Ojej, dobra. Próbował mnie tutaj strollować. Dobra, spróbujmy to. Ku.
Aha. Dobra, to tu byśmy zrobili. Aha. Aha. Okej, dobra. Udało się. No, to było trzeba pokombinować troszkę. No możemy sobie tędy wejść teraz tutaj, ale no to co mi to nic nie dało. Może pozbieralibyśmy ten złom z tych robotów. Dobra, stąd spadliśmy w ogóle. Okej, tu jest skrzynka. I mamy jeszcze inne rzeczy. Kapsuły. Okej. Jeszcze kolejna. Okej, dobra. Udało się zdjąć zabezpieczenie. Miśka odrzuciliśmy. Dobra, to może tutaj jeszcze pozbieramy. Ten robot tutaj zaświrował. A my tutaj zobaczmy, czy możemy coś jeszcze pozbierać. Dobra, tu mamy jakieś wejście. No nie możemy tutaj wejść, ale zobaczmy, czy możemy. Może się uda. Kurde, no dzięciole. Nie ma, a tu gdzieś taka kulka była, nie? Dobra, zobaczmy. To nie. Tu nie wejdziemy. Tu helikopter jak lata sobie to. No. Okej, dobra. Dobra, tędy nie wejdziemy. Okej, tu. I tu sobie poszukamy może. Okej, dobra. Przejdziemy sobie tędy. Ej, dobra.
Okej. Dobra, tu mamy. Nagrajmy się. Dobra, nagraliśmy się. Co zatem wybieracie, majorze? Broń czy zdolności? Zdolności. Tym razem zróbmy. Zróbmy sobie postać. Co my tu mamy? Okej. Drugi oddech. Oto. Dobra, to byśmy to mieli. To mamy szok. Postać już trochę odkryliśmy. Odmrożenie teraz, tak, co to jest? Okej, masowa telekineza, strumień polimerowy, osłona, energia postaci, dobra. No przetwarzanie. Ulepszenie, zobaczmy, co możemy ulepszyć. Czy jest możliwość ulepszenia tego? Ulepszyliśmy. Tu nie możemy. Okej. Nie da rady. Nie da rady. Dobra. Cofnij. Może Szweda ulepszymy jeszcze. Zobaczmy, czy możliwe, czy jest możliwość ulepszenia. Nie, dobra, nie mamy tyle. Nie możemy. Dobra. Kończymy tutaj na razie. Okej. Zapisywanie danych. Dobra, wychodzimy. Idziemy dalej. Dobra. Przejdźmy sobie tędy. Okej, zejdźmy sobie na dół. Przejdziemy sobie tędy tutaj. To by przydało się przeskoczyć, tylko jak to się robiło? Rozumiem, że to się robiło rozpęd, jakiś tam się brało. No i chyba shift, tak? Nie udało się. Dobra, nieważne. Ła. Tu mamy to, to, to. Idziemy tędy. Ciekawe, czy tędy się da przejść. Nie da się, musielibyśmy przeskoczyć górą. Czyli tędy musielibyśmy przeskoczyć. Czyli tak czy siak musimy przeskoczyć. Kurde, no. Dobra. Ciekawe. Nie, no nie ma innego wejścia chyba tam. Cholercia, no. Widzicie, nie ma innego wejścia. I tak źle, i tak niedobrze. Panie. No nie da rady tędy wejść. Dobra, tędy można byłoby się... Okej. Okej. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Okej, skoczyliśmy. Dobra. Pytanie za 100 punktów. Jak tam, kurde molek, przejść? Chyba, że po tej linii zjedziemy. Dobra, spróbujmy po tej linii coś zrobić. Bo tam możemy wejść. Skoczymy sobie, podjedziemy.
I jeszcze wyżej, dobra. A, no kurde. Okej, dobra. Okej. Wiedziałem, że się da. Dobra. Dobra, zaszliśmy. Dobra. Ze śmietnikiem jeździ, nie? Dobra. No to trzeba wskoczyć w to. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Okej. Dobra, jakby tam przejść? Aha, dobra, spróbujmy to zdjąć jeszcze w ogóle tak a propos, nie? Okej. A, to by było dobrze, ale... Kurde. Okej, dobra. Zdjęliśmy. Będziemy mogli sobie wychodzić tam, nie? A my sobie przejdziemy. Tutaj żołnierz. Tu drabina. Zobaczymy. Wiem, że tu jesteś, Pietro. Nie masz dokąd uciec. Daję ci 10 sekund na poddanie się. Okej. Okay. Według odczytów biometrycznych to jest Pietro. Poważnie? O skwary. Szlak. To naprawdę Pietro. Przeczuwałem, że tak to się skończy. Czarodziej, tu Petrzy, zgłoś się. Tu czarodziej. Znalazłeś Pietrowa, mój drogi. Znalazłem jego ciało. Bez głowy. Ładowarka zmieniła mu czaszkę w krwisty pudyń. Cholera. W tej głowie były kody, które szybko przerwałyby ten koszmar. Przykro mi, doktorze Seczenow. Przybyłem za późno. No to musimy znaleźć inne rozwiązanie problemu. Ma przy sobie jakieś pierścienie? 2 złote pierścienie. Nie ma żadnych. Tylko świece. Rozumiem. Natychmiast zgłoś się do WOGN-u, Petrzy. Mamy na głowie większe kłopoty niż Pietrow. Co może być gorszego? Stockhausen wszystko ci przekaże w WOGN-ie. Pośpiesz się, czas nagli. Zrozumiałeś, mój drogi. Tak jest, czarodziej. Już lecę. Dobra, idziemy. No, czarodziej chce, żebyśmy wrócili. Tu mamy ten... Trendy mamy przejść. Koło tych dwóch. Dobra, wychodzimy. Tą kulką, nie? Oczywiście. O, jak żeby inaczej, nie?
zamknięte. Bez zasilania ich nie otworzymy. Dobra, jeszcze jedna kulka przydałaby się. Ale gdzie jeszcze drugą znajdę? Teraz pytanie. No nie wiem. Tędy nie mogę przejść. Nie mogę przejść. Tu jedna jest zasilająca. Tu nie możemy. No pięknie, po prostu pięknie, nie? A, spróbujmy stamtąd wyjąć po prostu, nie? No jak może się uda? Okej. Okej. Okej, mamy to. Dobra, mówiłem, dobrze mówiłem, że można jedną wyjąć i drugą. Teraz drugą, nie? Zasilanie ze świec nie wystarczy do otwarcia głównej bramy, ale zainstalowanie ich aktywowało system wprowadzający specjalne polimery do systemu podtrzymywania życia brzozu. Ten system ma 4 podstawowe funkcje. Utrzymywanie optymalnej temperatury, eksterminacja obaw. Innymi słowy, 4 kolumny, 4 pojemniki. Okej. Chyba już rozwaliliśmy. Okej, to jest to. Jeszcze tutaj 4 kolumny, 4 pojemniki, tak? Skąd ja wezmę pojemniki teraz? Cholera, no. Cholercie, no. No nie, no tędy byliśmy, tu byliśmy już, przeszliśmy tędy przecież. Okej, dobra. Dobra, a skąd weźmiemy te pojemniki, teraz pytanie. O, tu się otworzyło coś. Tu się otworzyło. Tu nie, tu nie. Charles, jestem w pracowni gorącej. Czy jeśli będę tu za długo, zostaną ze mnie skwary? Nie, stoły robocze w pracowni gorącej, czy też termarium, wymagają wysokich temperatur, ale... I co sądzisz o naszej brzozie? Dobra. Tej pod tym wielkim szklanym kloszem? A co mam sądzić? Czeka na swojego bohatera, tak jak ja. Na kogoś, kto ją ocali od przejmującego zimna. O nie, dosyć. Jedna popieprzona puszka mi wystarczy. Wiedziałam, że pozostaniesz wierny, przystojniaku. Zdejmij te rękawice, a będziemy razem już na zawsze. Dobra. Nie mam sobie nadziei. Dobra, tak. Dobra, wyjdziemy stąd, tu pójdziemy. Tu nie możemy. Rety. Wszystko wygląda, jakby od lat tu nikogo nie było. Możliwe, że to wynik awarii systemu modulacji grawitacji albo nadmiernej produkcji nawozu polimerowego. Okej. Kartusz elektryczny. Da się tędy? Nie da się. Idźmy, zobaczmy gdzieś tutaj. Tutaj nie będzie tych skrzynek. Dobra, tu nie ma. Przejdźmy sobie. O, tu zobaczmy. A, no to tu byliśmy, nie? Musimy tędy pójść. A. Tu byłem.
Dobra, to mnie nie interesuje na razie. Tak. Otwórzmy to. Pozbieramy sobie więcej tych bajerów. Jasna cholera. Skąd się wzięły te wszystkie poczwary? To tylko hipoteza, ale podejrzewam, że to zwłoki, które uderzy zainfekowane sadzonka. To hipoteza, jaja sobie robisz? To tylko moje przypuszczenia. Coś takiego stało się po raz pierwszy. Okej. Okay. A jak to się stało? Podejrzewam, że kiedy Pietrów spowodował awarię, coś poszło nie tak z sadzonkami. Coś poszło nie tak z sadzonkami? Proste. Na pewno musiało coś pójść nie tak z sadzonkami. Bo to nie ma to tamto, nie? Kurde, tam kolejne. Zobaczmy tutaj. Kolejny tutaj. Ja pierdzielę. Reload. Dobra, przejdźmy sobie, poszukajmy, co tu możemy znaleźć. Może jakieś amunicje, albo... Czort wie co jeszcze. To tu nic nie ma, bo to już przerypane wszystko, jak widzicie, nie? Dobra. Idziemy dalej. Okej. Tędy nie wyjdziemy. To będzie trzeba tu... O, tu? Nie? Nie ma nic. Dobra. Cholerne skwary. Całe to miejsce jest coraz bardziej popieprzone. Okej. 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 Mamy jeszcze? Dobra, poszukajmy, co tu jest w ogóle. Szukamy, szukamy i nie możemy znaleźć nic. Okej. Dobra. Okej. To jest księżycowa gleba. Sukces. Towarzysze informuje, że ranie z okcesu słownie, tak. Ściśle tajne. Wróć, dobra, wyłącz. Bo ściśle tajne rzeczy, panie. O kurde, ale tych części tutaj, nie wiem, nastrykałem chyba. Że coś mi tam przywpadło. Okej. Dobra. Kurde. Okej, wyciągnijmy z niego coś. Dobra, udało się. Jest to w miarę chyba proste. Tu też nie możesz zrobić nic, bo dopóki nie wsadzisz tych... Nie wsadzisz tych... pierdół.
Dobra, to nie działa na nich. Zaczekajcie na swoją kolej, sukinsyn. Dobra. Upgrade'ujemy i rozpierdziel go. Dobra. Okej, dobra. Nie da się, to zamknięte na amen. Zamknięte na amen, nie? Dobra, spróbujmy rozmontować to. Okej, to jest tak, ma być. Okej, dobra, zdjęte. No, trochę kombinowania trzeba z tymi, kurde, jakimiś tam pierdłami. Tam jest jeszcze jakiś. Przymrozimy gada. Ej, dobra. Przymrożone został. Ej, możesz się mnie proszę dobić? Co do... Zaczekajcie na pomoc medyczną, dobrze? Jaką pomoc? Wszystko się rozpieprzyło. No. Kiedy ekipa ratunkowa tu dotrze. Ale ja teraz tu cierpię. Już nigdy nie będę chodzić. Skąd przekonanie, że no. Wszystko się rozpieprzyło? Gdyby to się stało tylko w Wawiłowie, ludzie z pozostałych kompleksów już my tu byli. To się dzieje wszędzie. Czy to nie oczywiste? Może jest sposób na przeniesienie. Może jest sposób na podniesienie tego. Dajcie mi chwilę, dobra? Było raz trzy. Próbowali tu podnieść, ale bez skutku. Robot dałby radę, ale ich nie możemy teraz poprosić o pomoc. Jasne. Jasne. Spróbuję coś wykombinować. Byle szybko! Boli bardzo! Dobra, i to co mam? To całość podnieść? Jak to bym podnieść musiał? To jakoś tak... Kurde, nie wiem. Tędy nie wejdę. Tam jest sala, dobra. Pójdziemy sobie... Tamtędy musimy pójść. O! Co to było? Ło, panie, co to jest? Te jeży się odbiło. Ja pierdolę. Normalnie to niegroźny robot geodezyjno-geologiczny. Gówno nie niegroźny. Co jeszcze potrafi odstawić? No właśnie. Nie mam pewności. Nie mam dostępu do specyfikacji tego modelu. A ja bym chciał, by on nie miał dostępu do nas. Pełna zgoda, towarzyszu majorze. Dobra, trzeba znaleźć ten pojemnik. Przynajmniej nie musimy szukać wejścia. Wystarczy wleźć przez okno. Dobra, znajdziemy, nie? Próbujmy tutaj sobie doładować. Może przetransmutować coś. Dobra, zagrajmy. Zapisywanie danych. Proszę wybrać procedurę. No to działamy. Amunicję potrzebuję do strzelby. Okej. Mamy to. Dobra. Przydałyby się tego jeszcze. Co tam wybieracie, majorze? Dobra, amunicja. Jednorazowe, wystarczające zasoby. Na dwa, dobra. Bum. Musimy sobie porobić parę rzeczy, nie? Okej, dobra, tyle. Nagrajmy to. I wyjdziemy. Szafa, nie da się otworzyć.
drugiej. Nie da się otworzyć drzwi. Dobra. Hop. Okej, dobra. Gdzie może być ten pojemnik? Urządzenie wydające polimer luminescencyjny znajduje się na jednej z tych platform. To go poszukajmy. No dokładnie, nie? Okej. Dobra, musimy się uzdrowić. Potrzebuję szybkiego uzdrowienia. Ten debil za mną płynie. Dwóch nawet. Ja pierdziu, dobra, uciekamy. Dobra, raz pierdziel go, dobra, jednego mniej. Jednego mniej, nie? Okej. Zajdźmy sobie tędy, tutaj. Okej, to byśmy tutaj mieli... Tu byśmy mogli wejść. Na jedną z tych platform, tak? No tu mamy wejście, nie? Ciekawe, tu będą jakieś maszyny. Wiedziałem, że będą. Zdrajcy. Ty kurde! Olercia, nie? Nie ma pojemnika. Na pewno gdzieś jakiś znajdziemy. Znaleźliśmy dozownik. Teraz musimy szukać cholernego pojemnika. Dobra. Jak tam wejść? Pytanie za 100 punktów. Okej, tędy. Okej, dobra. Nie potrzebuję tego. Hop, siup. Dobra, pojemniki są. Pojemnik się nada? Wnosząc po kształcie i średnicy, jak najbardziej. Okej, dobra. I tam musimy wrócić teraz, tak? Dobra, musimy tam wrócić teraz. To trzeba kombinować, nie? Okej. Załaduj. Dobra, to tutaj przydałoby się wejść, tylko jak? Nie pamiętam. Cholera. Dobra. Dobra, tam są. Dobra, zróbmy tak. Hop. Okej, dobra. Dobra. Super, wrócę później. Proces syntezy można przyspieszyć. Jak? Dobra wiadomość.
Jak? Te duże mieszalniki wzbogacające surowy polimer o bakterie beztlenowe pracują z zadaną prędkością. Jeśli więc zwiększę prędkość, wszystko przebiegnie szybciej. Gdzie znajdę panel sterowania? Nie ma nic takiego. W zwykłych okolicznościach szybkość procesu nie jest zmieniana, ale impuls z szoku może zwiększyć napięcie podane na cewki silników elektrycznych. To teraz trzeba znaleźć te silniki. No właśnie, trzeba znaleźć te silniki, nie? No dobra, nie? Kurde, to tam gdzieś będą, nie? Okej, płyniemy tym. Dobra, tędy, nie? Tu się nagramy. Nie da się. Proszę wybrać procedurę. Dobra, olać to. O! Kurde. Shit. Dobra. Tu nie można, tak? Jeszcze raz płyniemy. Dobra, płyniemy jeszcze raz. Kurde, i teraz co? Ok, zapisaliśmy się, moi drodzy. Nie możemy otworzyć tego, nie? Ok, wsiądziemy sobie. Dobra. Pojedziemy sobie, nie wiem gdzie. Pojedźmy, zobaczymy gdzie to będą. Aha, tam, tam, tam i tu. Silniki. Będziemy koło nich przejeżdżać. Dobra. Musimy uważać. Jesteśmy wysoko nad podłogą. Upadek może być bolesny. Bolesny? Cóż za optymizm. Cały ja. Okej. Dobra, chyba działa. Patrz tylko, jak to się świeci. Właściwie to nawet ładne. Muszę zauważyć, że nieplanowana ingerencja spowodowała zainicjowanie algorytmu naprawczego. No tak. Algorytm naprawczy. Wszystko spoko, nie? Dobra, to będziemy teraz drugie mieli tutaj. Tu się pojawić powinno V. Łaaa! Te kurde gupolu! Gdzie ten gupol? Dobra. Jeszcze raz. Nie, pierdziele, no. Żeby go pokićkało, no. Najlepszym wyjściem. Jasne, czasem można spróbować ulepszyć sprzęt albo znaleźć inny sposób.
Można. Czas. Można, ale trudno się mówi czasami i się nie da, nie? Bo jak mnie tu roboty atakują, no to co zrobisz? Okej. Okay. Jasne, czasem można spróbować ulepszyć sprzęt albo znaleźć inny sposób na utrzymanie botów z dala. No dokładnie. Dobra, dwa mamy pierdulstwa zrobione. Jeszcze dwa. Tam jedno i drugie. Dobra, jest. No ale to powoli jedzie, ja pierdziu. Dobra, jedziemy. Zdobycie tego czegoś naprawdę jest wymagające, powiedzmy ze szczerze, nie? Dobra. Tam sam na sam koniec musimy dojechać. Będziemy musieli sobie tutaj postrzelać znowu pewnie. Ale fabryka to jest niezła, nie? Ogólnie. No. 50 metrów jeszcze do tego, ja pierdziu. Jedziemy, 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 40 metrów. Ale na niebiesko ładnie się świeci. A te roboty to wkurzają. Dobra. Dobra, jedziemy, jedziemy. A, jeszcze... 3 z tej i 2 z tamtej, tak? Dobra. No to przesrane. Dobra. Ej. Co mnie napierdziela? Przewidział takiego obrotu sprawy. To było pytanie retoryczne, Czarek. Gdzie to latające coś? Okej, dobra. Dobra, tu będą dwa roboty. Jak to wciśnę, to się uruchomią. Okej, dobra. O, podładujemy sobie. Dobra, i teraz tak. Ten. Ten. To nie. To nie. To nie. Okej, ten. Okej, dobra. Coś lata jeszcze, ale gdzie? Gdzie lata? Dobra, tu robot idzie, ale nie zaczepia mnie, dobra, to ja go też nie będę zaczepiał. Ja też nie muszę go zaczepiać. Kurde. Nie mówcie, że znowu muszę tam zacząć zasuwać na sam początek.
żeby przejechać się tą ciuchcią, nie? No kurde. Ja pierdzielę, no. No cóż. Dobra. Chodźcie, chodźcie. Jak z horroru jakiegoś, nie? Dobra. Okej, dobra. Zapisywanie danych. Gra zapisana. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie szybciej jechało teraz. O, zdecydowanie chyba szybciej jedzie to. Dobra. Dziepko trochę szybciej jedzie, no. Trzeci już raz jadę, moi drodzy. Jadę i jadę i jadę, końca nie widać, nie? Dobra, mam nadzieję, że teraz uda się dojechać jeszcze dwa raz i dwa tam jest. Ale coś jeszcze lata w powietrzu, więc jeszcze nie wiem co, ale coś słyszę, jakby coś latało, nie? Pewnie coś jeszcze, kurde, przyleci, mnie będzie chciało zabić. Co, przeładujmy broń w takim wypadku. Dobra. Jedziemy, nie? Części robota jakiegoś, nie? Tak. Dobra. 1,37 metrów, drugi 70 metrów. I zobaczymy. I zobaczymy, czy się uda, nie? Dobra, jedziemy tym pierdółkiem. Dobra, uwaga. No. Okej. Musimy tylko przyspieszyć ostatni silnik. Przynajmniej nie muszę się martwić o amunicję. Gdzie jeszcze jeden? Kurde, gdzie? Okej. Dobra, i już. Lepiej. Miłe światełka wszędzie wokół. Pszczoły bzyczą w oddali. No właśnie, pszczoły bzyczą w oddali, a my sobie popłyniemy na dół teraz. My popłyniemy sobie na dół, o. Wiecie. No, wyłaź. Gdzie to jest? Miłe światełka wszędzie wokół, pszczoły bzyczą w oddali. Ależ romantycznie. No, bardzo. Okej, okay, okej, okay, gdzie to jest? Co tu jeszcze do mnie nawala? Okej, okay, dobra, mamy. Pierdzielamy stąd. Okej. Dobra, udało się.
Pewnie mnie zabiłoby jeszcze, nie? Mamy ten jeden. Pojemnik nielatający. Okej. Okej. Towarzyszu majorze. Dobra. Masz coś konstruktywnego do powiedzenia? Udało się. Was uraziłem. Dlaczego wyładowujecie na mnie swoją frustrację? Wybacz, to nie twoja wina. Mm-hmm. Jestem tylko wściekły na siebie. Czemu? Nie wy zabiliście Pietrowa, zabiła go jego własna broń. Wrogo nastawiony robot. To bez znaczenia. No tak, nie? Miałem go pojmać żywego. I zawiodłem. A to nie koniec. Seczenow ocalił mi życie. Jest dla mnie jak ojciec. A przynajmniej był, odkąd pamiętam. A dobra. Zawiodłem. Jak wiele ze swojego życia pamiętacie, towarzyszu majorze? 2 lata, może ciut więcej. Sprzed wypadku niewiele pamiętam, ale jak mówiłem, jest dla mnie jak ojciec. Jeśli czegokolwiek jestem pewien, to tego. W porządku, ale to nielogiczne obwiniać się o coś, na co nie miało się wpływu. Dobra, idziemy dalej. Chodzi, czy to logiczne. Doktor Seczenow na mnie liczył, a ja go zawiodłem. Teraz jest rozczarowany. A ja czuję się jak gówno. Jeśli to was gryzie, zwyczajnie odpuśćcie. W waszej... Dobra. Co sądzisz o naszej brzozie, słonko? Musimy... Pod tym wielkim szklanym kloszem? A co mam sądzić? Czeka na swojego bohatera. Tak jak ja. Na kogoś, kto ją... Nie mamy tyle. ...przejmującego zimna. Nie mamy tyle. Dosyć. Jedna popieprzona puszka mi wystarczy. Wiedziałam, dobra, że pozostaniesz mi wierny, przystojniaku. Zdej mi te rękawice, a będziemy razem już na zawsze. Nie rób sobie nadziei. Dlaczego ta brzoza jest taka ważna? Wcale nie jest ważna, Ogierze. Trzeba by ją rozgrzać, ale możesz ją zignorować. To tylko durne drzewo. Dobra, niech to kończy gadać. Ja. O, skwary. Drzewa przynajmniej nie mówią. Beze mnie byłbyś taki samotny, słonko. Czyżby? Dobra. Nagrajmy się. Widzimy się już, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym udało się ten kontener wziąć, ten pojemnik. Zobaczymy, czy uda się w następnych kolejne. A na dzisiaj to wszystko. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I na razie, hej!